Zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem, próbuję GoPro 7 pożyczone na wyprawę, ale już muszę wiedzieć, jak to działa i czy w ogóle działa. Nie mam do niego mikrofonu, to droga sprawa. No jestem podjarany, a przede wszystkim no idę teraz, jak widać, pieszo. No jeszcze czekam na skuter z przeglądu. To jest, proszę Państwa, gehenna. Ja naprawdę polecam każdemu, kto ma jakąś dysfunkcję ruchową, taki skuter. Ja już byłem tak przyzwyczajony na 8000 km. To jednak przyzwyczaja, robi wygodę. Nieprawdopodobnie, bo kurczę, jeszcze teraz muszę naprawić też nogę. Ja tak kuleję, a idę jednak szybko, właśnie za szybko, bo już mnie udo boli. To Poznań. No ale co, skończyłem tekst książki. Wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak miało iść, chociaż z opóźnieniem, bo dużo chorowałem. To zatoki, to angina teraz, jeszcze mam dwa antybiotyki do wzięcia, dwie tablety. Także człowiek osłabiony, nie miał w ogóle siły, ja osłabiony, nie miał siły pisać. Teraz książka poszła do korekty, no i drukuję. Zdecydowałem się na druk z kolorowymi też zdjęciami, bo warto jednak ująć to też wizualnie, obrazkowo, jak to wszystko wyglądało, czyli jak byłem na wózku, jak powstałem. Trochę zdjęć ze środka, z tego syfu. No i potem, jak już się cieszę i raduję, czerpię życie. Także to jest to. Potem w połowie maja jadę do programu. Mam nadzieję, że będzie wolny termin. A wieje wiatr. Ciekawy jestem, czy tego GoPro się sprawdza w takich warunkach, czy nie. Pewnie nie, bo tutaj nie ma słonki. No ale nic, no nagrywam na próbę. Założyłem, to znaczy jestem w połowie drogi. Czekam na KRS. Wpis rejestru w sądzie. Założyłem zgodnie ze swoimi marzeniami, tylko ciągle się bałem. Mówiła pani Renuta Świętej Pamięci z domu zarazy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No właśnie, a mam pomysłów mnóstwo, co będzie taka fundacja mogła robić, jak realizować cele statutowe. To będzie bajka, jak już wrócę przez pierwsze dwa miesiące, właśnie jak będę jechał skuterem, to też będę zbierał środki na wyposażenie, na start tej fundacji, ale też na chore osoby. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No i co jeszcze? No i fajowo, nie? No super. Jeszcze tylko niech zdrowie dopisuje i w zasadzie jest fantastycznie. Jest przepiękna pogoda w końcu, a ja ubolewam, że nie mam skutera. To jest naprawdę takie udogodnienie, taki komfort. Mogłem być i tu, i tam. I teraz akurat, kiedy mam dużo rzeczy do załatwiania urzędowych i zdrowotnych, muszę się poruszać tramwajami, autobusami. No nie, jest to fajne, jak już się człowiek przyzwyczai do takiej niezależności, że może sobie podjechać pod same drzwi niemal, nie ocierać się o innych, nie słuchać bredni, jak ktoś ględzi przez telefon i pieprzy tam o swoich jakichś zupach ogórkowych z Heleną, czy z jakąś Moniką, czy Justyną. No to kurczę, wybacz. A tak się zatrzymuję, gdzie chcę, piję sobie oranżadę i jadę dalej. No i dziękuję, aha, bo właśnie sobie przez te choróbska i tak dalej, to dziękuję Andrzejowi po raz kolejny za kawę. Nie podsumowałem z zeszłego tygodnia. No to właśnie dziękuję, bo to był tylko Andrzej. Dziękuję. W tym tygodniu zero już mówię na zaś. No i co? No i drukuję. I drukuję, książka będzie dostępna przez internet. Pocztą pewnie polską, bo najtaniej. Jeżeli kogoś interesuje, to już za dwa jakieś tygodnie się pojawi. No i tyle. Wspaniale jest. Nawet nie wziąłem aparatu, bo nie czas teraz robić zdjęcia, a iść po bułki. No, jadę do lekarza.
To do zobaczenia, do usłyszenia. Chyba wszystko już powiedziałem.